Siema widzowie, witam, Dead in Bermuda, drugi odcinek z tej naszej chillowej tutaj przygody, chillowej wycieczki, która niestety zakończyła się albo istety rozbiciem samolotu, stety z tego względu, że mam w końcu co pograć i mi się mega to podoba, a niestety dla naszych postaci, ponieważ no umierają. Co widzowie, kontynuujemy sobie naszą przygodę, możesz na samym starcie zostawić lajka. No i nie pamiętam, co tu się wydarzyło w poprzednim odcinku wczorajszym. Niestety, chociaż nagrywałem to kilkanaście godzin temu, to już zapomniałem. Trzeba sobie tutaj szybki check zrobić. Tutaj tworzymy fruit basket, a pamiętam, nie miałem robić fruit basketu, tylko przypadkiem mi się to zrobiło. Tak, tak. Dobra, ona sobie przeszukuje jakby mapę. Ten ziomuś łowi ryby, spoko. Ci właściwie nie wiem, co robią. Oni tu powinni pracować i tu ciężko. Wydupcać do roboty, a nie ty. Obijają się. Ten może sobie odpocząć chyba, chociaż nie, on jest... A ma fatigue na 16%, także git jest. Jest trochę delikatnie run, to jest nasz Yuri. A się ze mnie po prostu leje pot, także więc jakbym nie myślał, to właśnie skończyłem trening. Myślałem, że po treningu będzie mi się mega chciało spać i generalnie pójdę spać. Ale tu się jak zwykle okazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Tylko dostałem, serce zaczęło tylko przez chwilę pompować, już mam mega energię, żeby robić masę rzeczy, a to nie powinno tak być, 24 miałem mi spać. No ale jak zwykle. No co, myślę, że klikamy next, a tutaj Alejandro i Winters robią sobie, workshopują sobie, tutaj mamy 96% library, trzeba to patrzeć, i gathering tool byśmy jeszcze tutaj naprawili do 98%, water tank jest w porządku, mamy trochę wody, chociaż jak najszybciej w sumie tą wodę trzeba uzupełniać, to może i dobrze, że ja robię tego, że ja tutaj robię fruit basket. Tak, całkiem możliwe, że to nie jest takie głupie. No i wydaje mi się, że aha, no selecting gathering tools. Nie wybrałem, co chcemy zbierać, a my chcemy zbierać właściwie to wszystko. Ale wydaje mi się, że zaczniemy od drewna. No w ogóle coś daje? 4,9, a bez niej? 3,7. No to coś nam daje, to możemy chyba ją zostawić tutaj, żeby pomagała delikatnie. Udało się skraftować w sumie fruit basket. Szybko poszło, mega mam wrażenie. To chyba w 3 rundy to zrobiłem? Spoko. Alejandro i ta lawka się dogadują? Oby tak, dogadują się, więc spoko. Tym oni bardziej się dogadują, tym chyba lepiej, bo im... No nie, po prostu nie wiem w sumie, co się dzieje, jak się dogadują, ale chyba dobrze, że się dogadują, bo wtedy depresja chyba im nie skacze, takie mam wrażenie. Dobra, ta laska sobie odpoczęła, chłopcy złowił jakieś rybki, elegancko. Te rybki bym chyba zachował, aż cooking pota zrobimy? Nie wiem w sumie. Dobra. Ty jesteś zmęczony, odpocznij. Tyłów nadal ryby, ten ma depresję i ten ma depresję, bo oni samemu pracują, tak, że będą musieli niedługo usiąść przy ognisku i sobie trochę pogadać. No i ci też mają fatigue, więc niech ona idzie odpocząć. Ten niech co robi? Jaki następny plan? Właśnie żaden. Następny plan to znaczy jest cooking pot, ale nie mamy drewna i nie mamy lin. Słuchaj, Alejandro, pomóż tutaj swojemu ziomkowi Yuriemu i znajdźcie po prostu linę. No i next. I co jest w ogóle następne, co oni teraz tutaj zresearchują? Hunting bow do polowania, o kurde. Ciekawe, nigdy do tego etapu nie doszedłem, albo przynajmniej nie pamiętam, żebym kiedykolwiek znalazł hunting bow. Bo znalazł, w sensie stworzył, nie? Fishing plus 1, ryby jakieś, spoko. Muszę pamiętać, żeby lewy przycisk klikać, żeby to szybciej to pokazywało, co oni zebrali. Dobra, tu sobie pogadałem, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że nikt tu jakiejś depresji nie dostanie. Plus 20 opinion, plus 20 opinion, super, super sprawa. I czy jest ktoś mega głodny? Tutaj już powoli na żółto są głodni. Czy my chcemy używać tych ryb? No chyba nie mamy wyboru generalnie. Kurde ty, to powoli widzę ciężko z tym głodkiem. W sensie nie jest najgorzej, ale... No najlepiej to szczerze mówiąc też nie jest. Mam wrażenie. Powoli nam się jedzonko kończy, a tutaj ten Bob to tak średnio sobie radzi z tymi rybami, kurwa. Ty, Jacob, wy się nie dogadacie niestety, ale... Proszę, żebyście się dogadali, zobacz, byście sobie rybki połowili, co wy na to? On dużo w ogóle daje? Poczekaj, tak to od 0 do 5, a tak to od...
Od 1 do 8, to razem będą spoko chyba współpracować, bo obaj tutaj lubią łowić ryby. Więc chyba tak zrobimy. Ci niech odpoczną może. Ona niech eksploruje. Ona też niech eksploruje. A ona niech tworzy, nie ma co tworzyć na razie, więc niech też eksploruje. Oni niech sobie na chwilę odpoczną. Nie ma co na siłę tego robić. To w sumie bym wziął chyba tą laskę i tutaj, żeby oni zbierali te liny, szczerze mówiąc. Bo nam się te liny przydają. Mam 10 lina, nie wiem ile potrzebujemy. 15, o ile się nie mylę. 15 na cooking pot. Byśmy zrobili cooking pot, no i tak po kolei chyba. Cooking pot, a potem hunting bow dopiero. Ten cooking pot jest mega ważny. No i dobra, inne jak klikamy. A, niestety mi umrze zaraz ogień. A możemy w ogóle usmażyć te ryby. A nie, chyba nie chcemy tego robić na razie. Poczekamy na cooking pot. Proszę, dogadajcie się panowie. A depression im... Czemu im depression idzie do góry? Oni jak są razem, to ja mam wrażenie, że koło tego zioma naszego, tego starego, to kurwa każdy, kto przybywa, to ma depression, nie? Dosłownie. Ja mam wrażenie, że to taki dziadinga. Dobra, cute animal. Zabij! Polowanie, o kurwa, Jacob jest dobry w polowaniu, dobra. Może się uda. O. Ale nawet jak chyba nas zaatakował potwór, to i tak się uda go chyba zabić. Uda się? Fresh meat 6, uda się. Spoko. Mogę w sumie poczekać trochę. Wydaje mi się, że będziemy mieli te cooking pot, żeby wtedy to mięso jakby przerobić. A nie teraz sobie polować na tego stworka, ale już trudno się mówić, yes I guess. A tak, bo ja muszę zbierać frutsy w ogóle, nie? Tak mi się wydaje, musimy zbierać powoli. Powoli musimy zbierać tutaj owoce. Niech tym się zajmie Liana, tylko niech teraz może odpocznie. Alejandro niech się zajmie tutaj skawędzowaniem. Yes sir. Ona niech się zajmie odpoczynkiem, a te laseczki niech zajmą się eksploracją. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze. No i naścig. Plus 7 rybek, tylko depresja im idzie do góry niestety. Dobra, tutaj jakieś lina, fatigue, oni się polubią, coraz bardziej się lubią. Dobra, i dwie nowe te odkryliśmy. Dwie nowe części wyspy, że to tak nazwiemy. Dobra, tu sobie coś gadają, skipujemy to jak zwykle. To ja mam wrażenie, że my zaraz dwa odcinki skończymy tego. Skończymy Dead in Bermuda. Jak w takim tempie to będę robić? Ty, no idzie zajebiście na razie, jest dobrze. Patrzcie, mamy ryb. Łe, to jest zwycięstwo widzowie dla nas. Tak mi się wydaje, chyba że nas coś spotka mega ciężkiego, ale jeżeli udało już się przetrwać do tych ryb i tak dalej i do cooking pota, to naprawdę ciężko będzie to teraz zepsuć. Gigantic sea shield, wielka skorupa. Możemy spróbować to otworzyć i oczywiście potrzebujemy do tego największego koksa, czyli Yuriego, który zawsze zostaje zaatakowany przez potwora i zawsze ma to gdzieś i zawsze sobie radzi z otwieraniem różnych ciężkich rzeczy. Foxman. Dobra, back to camp. Jeszcze tutaj jedna jest. Mapa. Stranger Woman. Możemy ją przeszukać. Pewnie, że możemy. Dostaliśmy poziom i przede wszystkim dostaliśmy co? No nie wiem, co dostaliśmy. Możemy z nią pogadać. Niech to zrobi Alice, bo ona ma najlepszą rozmowę. Tu możecie sobie przeczytać. Kochasz mnie? Tak jakby spell został urwany, powoli odwróciła się do mnie. Oczywiście, powiedziała z uśmiechem. I mamy jej przynieść generalny przedmiot. I ten przedmiot, który my jej mamy przynieść, to jest, słuchajcie, przedmiot, który jest łukiem. I możemy się zakraść po ten łuk, a to zrobi Julia najlepiej. Tak mi się wydaje. A, niech upoluje w ogóle może te bestie. O, Poxman, udało się.
O kurde, dostaliśmy łuk i jeszcze mięso. Dobra, i teraz możemy wrócić do tej naszej laseczki i możemy jej oddać łuk. Szczerze mówiąc, zupełnie się nie spodziewałem, że ta laska, ona chce... Give her a kiss. Damy jej buziola? Może nie. Dajmy jej tego. Dajmy jej... Dajmy jej... ten łuk. Bo ona chyba chciała ten łuk, tak? Dobrze? Ty, ona nie chciała tego łuku? A, ona chciała leg bone. Zapomniałem. To dokładnie to, co chciałam. Znak miłości. Możemy ją jakieś zapytać różne rzeczy, jak stąd uciec, ona mówi, po co mam uciekać z jej domu. Czy zna z jakiegoś dziwnego zioma w dżungli, ona mówi, że nie zna. Albo że zna dużo jakby ludzi takich z podobnych do tego opisu. I czy wie coś o przepowiedni. The one has familiar distant vibe. Och, I know. Tak wiem. You should ask Johnny. Powinniśmy zapytać Johnny'ego. To jej dobry przyjaciel. Na pewno, jeżeli poszukamy po dżungli, to go nie ominiemy. I dostaliśmy Fire Crystal. Fire Crystal generalnie co nam daje? Nie wiem w sumie, co nam daje Fire Crystal. Nie pamiętam już do końca. A, minus 20 stats. Ale to chyba te stacje złe, czyli hunger i tak dalej, sickness, depression to nam daje. Minus 20, tak mi się wydaje. To w sumie możemy to użyć, no. Czemu by nie? I teraz tak w ogóle, musimy dać temu Jacobowi decoy, czyli plus 5 hunting. Crafting damy Bobowi. Plus 5 crafting. Chociaż może nie Bobowi, ty. To jest dobry z craftowania, Alejandro chyba jest kochcem. Dobrze mówię? Alejandro? Ty gdzie to jest? Co mu miałem dać? Zapomniałem co mówiłem. Ty coś miałem... Ty poczekaj, czy ja to zużyłem jednak na tego Boba? Coś co miał mi dawać crafting, gdzie to jest? Ty nie... Czekaj, może użyłem to, albo jestem ślepy. Co daje crafting? Dobra, już nie wiem co miałem dać. All skills komu damy? To jest też dobre pytanie. Wydaje mi się, że Lianie dalibyśmy all skills plus jeden, bo to jest Cox największy. Medycyna może jej nie damy, fatigue na razie nie musimy jakby używać. Sickness minus 20. To obniża też depresję. To weźmy i dajmy cup of coffee. I niech wraca do roboty. Tutaj nie zbiera te owoce, bo zaraz nie będziemy mieli co pić. I ten też może w sumie wypić cup of coffee. Czekoladki też może w sumie zjeść. W sumie mamy dużo tych czekoladek, możemy je poużywać. Widzę, że tylko kilka osób ma tą depresję. A, jeszcze mamy fishing bait, który daje plus 10 fishing. Ja cię kręcę, ja tego nie użyłem wcześniej. Zapomniałem widocznie. No dobra, użyjmy to. Bob będzie miał 97 fishingu, Boxman. Julia? Nie wiem co dać w sumie Julii. Będą możemy jej zmniejszyć injury i depression. Ale nie wiem w co jakby iść nią, jeżeli chodzi o skillsy. Poszedłbym jeszcze w inteligencję do stówki. I wydaje mi się, że w stealtha? Wydaje mi się, że w stealtha by... O, chociaż może kurde, może hunting, może nie. Może fighting, a może nie. Ciężko mi powiem, cooking też raczej nie, harvesting też średnio raczej. Może to hunting. No nie wiem na razie to ją może zostawmy. Czemu by nie. Zobaczmy czy mamy już wystarczająco dużo lin. Nie mamy, nawet drewna nie mamy wystarczająco. Dobra, no to róbcie panowie. Skipnijmy. Tak, nie rozdałem punktów, ale to wiem, że nie rozdałem punktów. Fishing, 7 fresh fishes. O, i się polubili elegancko. Plus 3 fruits. Rope. No i tutaj kolejne miejsca na mapie odkryte. Jeszcze się dogadali. Oni w trójkę sobie chodzą po tej mapie? Czy jak to wygląda? Okej, tu mamy liany. Możemy zapolować na manki, czyli na małpy, albo uciąć te liany. Generalnie to bym sobie zostawił na kiedy indziej. Na razie w sumie wyje bongo. Bo nie jest ani nam to potrzebne, ani to. Ani nam są liany niepotrzebne, ani nie są nam potrzebne...
ani na, nie, mięso nie jest nam potrzebne, także nie musimy na razie żadnych z tych rzeczy robić. Ile jeszcze tego? Nie, już mamy rope, mamy wystarczająco dużo rope. Teraz potrzebuję, a bo my cooking pot robimy, a nie przecież hunting bow. Czyli wystarczająco, wystarczająco mamy tych. Teraz woodsy i przede wszystkim kamienie na początku może zbierzmy. To jest taka rzecz, która nie zniknie, bo raczej do niczego kamieni nie używam, także zróbmy kamienie, żebym tak mniej więcej wiedział i później sobie pójdziemy już w drewno. W ogóle oni są chyba zmęczeni? Nie, oni mają depresję dużą. Ciasteczka, chocolate boxy? Nie wiem, to po polsku się w sumie nazywa. Pudełka z czekoladą po prostu chyba. No i dobra, i next tak klikamy. Nie rozdałem skill pointsów, wiem. I nie zamierzam rozdać. Dobra, fishing, 9 fresh ryb. Kurwa jest. Dobra, teraz to się, serio, to jest super. Trochę niezbalansowane te poziomy generalnie, bo na normalu jest mega za trudno, a na tym. A na S jest w miarę spoko. Ale to co, może najwyżej kiedyś sobie walniemy drugi sezon tego, już na normalu zagramy z takim pełnym tryhardem. Na razie mi się przyjemnie gra na tym. Na tym poziomie i tak zostanie. Przede wszystkim ja się muszę dobrze bawić, bo jak ja się dobrze nie bawię, to się nic też nie będzie dobrze bawić. Proste. Dobra, tu musimy nakarmić, tą musimy rybką też nakarmić. Wydaje mi się, że nakarmimy rybką z tego względu, iż ona się może kurwa zepsuć zaraz. To jak najszybciej w sumie to nakarmi ich. Czyli mamy taką możliwość. Pyk, pyk. No i nextik. Water supplies. Nieduże, kończy się powoli. Chyba będziemy jeszcze kogoś potrzebować do tego. Do harwestowania tu rzeczy. Czyli tych owoców. Owoców może nie w sumie. A, lepiej eksploruj. I Wintess zdobyła tutaj umiejętności jakieś. W co my szliśmy w tą Wintess? Kurwa, nie pamiętam. Exploration, crafting, nie pamiętam co szliśmy, więc na razie wyjebałem go. Stawmy to tak jak jest. Yuri może sobie przez chwilę odpocząć. Zobaczmy ile mamy już kamieni, bo nie pamiętam. Mamy kamieni 4. Dobra, następna runda, nie rozdałem punktów, wiem. Yuri sobie odpoczyna. Kurde, Yuri mega mocno odpoczywa tak generalnie. Jakoś mega potrafi odpoczywać. Yuri to jest taki koło, co ona dobrze potrafi odpoczywać. Dobra, jeden kamień, który był nam potrzebny, zdobyty i teraz drewno i będziemy mogli robić cooking pota. Kolejna lokalizacja. Generalnie nie wiem, czy my musimy, żeby uciec stąd, musimy odkryć 100% mapy. Kurde, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Ale już widzę, blisko jest do tego 100%. Tu możemy w ogóle zebrać owoce, jak najchętniej bym to zrobił. Harvesting potrzebny jest wysoki. No to niech idzie Bob, albo Alejandro. Git. 7 owoców. I trzeba zebrać to drewno, a do tego będzie potrzebny już Yuri. Dużo będzie tutaj drewna? Pokaż. 8. Nie wiem, czy to nie wystarczy w sumie. Wystarczy to na to, żeby tutaj zrobić cooking pot, czy jeszcze nam nie wystarczy? Wystarczy, możemy zrobić cooking pota. Dobra, kto był dobry w robieniu rzeczy? Alejandro? Chyba Bob był też całkiem niezły, nie? No taki Bob, może niech ryby jednak łowi. Może Yuri mu pomożesz, co? Ty chyba spoko jesteś, Yuri. Dobra, wydaje się wszystko, kiedy ty możesz sobie odpocząć. No i wszystko w porządku, ile oni mają fatigue? W porządku, to jest moją fatigue. Dobra, jeszcze mapa, bo tutaj podblokowywałem te rzeczy. Lost backpack. Pewnie, że przeszukajmy. Najlepiej by było, jakby to przeszukał Yuri, tylko Yuri ma niestety tego stealtha tragicznego, no. Backpack useful, okej. Okay. Okej, okay. Mięso i binokularsy, nie wiem jak to po polsku. Luneta chyba. Okej, okay, tutaj kolejne drewno. Drzewo, możemy to przeszukać. Nikt jak zwykle idzie spostrzegawczy Yuri. Czaszka. Sojowe jakieś tam te.
Wydaje mi się, że to są kiełki. Dobra, i mega dużo drewna. W ogóle idę chyba 3 razy pod żoną siadło na 17%. Wyobrażacie, jakbyście w CS-ie takie na przykład, albo na slotsach takie stóweczka, 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 jakby wam tak siadło. Albo jeszcze lepiej, wabank, 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 wabank. I 3 razy, czy 4 na 17%, jak teraz. I od się kryńco. Jesteś od instant praktycznie, no, 100 tysięcy byś zarobił z tej stówy praktycznie. No to by było, nie no, tak powiedzmy na 17%, to byś powiedzmy wygrał, zakładając, że na przykład wrzuciłbyś stówę, no to razy 5, no nie? Czyli 5 stów, później razy 5, czyli 2,5 koła, razy 5 to... Albo powinienem grać 10 koła i to jeszcze razy 5, 50 tysięcy byś sobie zgarnął tego. Ale prawda jest taka, że przegrałbyś to wszystko. To znaczy, pamiętajcie widzowie, nie grajcie, jeżeli nie możecie sobie pozwolić na przegraną. Dobra. Oni niech tutaj craftują, to Yuri w ogóle możemy dać mu tego. Wydać jego punkty. Jak najbardziej wydałbym Yuriemu punkty na scavenging. Oczywiście, że tak. I Alejandro również scavenging. Cyk. No i gotowa. Ona może wracać do pracy? Nie, ona sobie odpoczywa. Tu sobie odpoczywają. Znaczy pracują elegancko. Dobra, neścik. Never mind. Dobra. Szkoda, że jeszcze tego cooking pota nie mamy. Ale i tak jest gitowa. Ja im mogę dawać te surowe ryby. Oni mogą być od tego lekko chorzy, ale... chyba jest first git. Ty, czy mi się wydaje, czy te ryby po prostu i to mięso zamienia się później na to... na takie coś tutaj. Na to gówno. Ty, no to lepiej, jeżeli te ryby i mięso się zamieniałem na to. Znaczy lepiej, w sensie mniej to daje później jakby procentów jedzeniowych, ale generalnie jest bezpieczniejsze, bo nie zachorujesz. Swoją drogą rybę surową można jeść chyba. Nie wiem czy wszystkie jakby. Jak widziałem Bear Grylls tak mówi, to na pewno musi być prawda. Dobra, i musimy jeszcze ogień podtrzymać. Nie wiem czy mam drewna jakieś, mam drewna? A mam. Całkiem sporo. Dobra, oni mają depresję w ogóle mega dużą, to niech sobie idą pogadać trochę. Niech się tam dogadują. Ona niech wraca do pracy, czyli co robi? Chyba szczerze mówiąc niech scavengeuje jakieś coś, nie wiem, drewno. Powiedzmy. Będziemy tego drewna potrzebować przy następnej pracy workshopowej. No i oni standardowo niech przeszukują sobie tutaj rzeczy. Dobra, next. Never mind. I czekamy na cooking pota. Strong antibiotics. Sickness decrease faster. Czyli większa, mniejsza szansa na to, że będzie chory. Spoko. Takie perki to ja szanuję generalnie. A ciekawe od czego zależy szybkość wbijania poziomów, to mnie też ciekawi. Czy jest jakiś specjalny perk, który ja mogę im dać, czy jak? Huge creepy guy. Interesujące. A large guy is living down on a pile of grapes. On leży w ogóle na winogronach, o kurwa. Szukajmy go może na początku, Julia. Dostrzegasz jakieś ludzkie szczątki, są tak białe, że wyglądają jakby ktoś je wyssał jak lizaki. Possał jak lizaki. Okej, możemy z nim pogadać. Niech idzie Alice. A huge creepy guy is waving you to... macha do nas. I zaprasza nas, jest uśmiechnięty. Jesteś żony? Zapytaliśmy. Patrzył nam się... Nie wiem, w duszę?
into the void. But you didn't come to my house to hear me rambling. I could have a bite. Let's drink. This party is way too crowded. A, oczywiście, przepraszam, mój przyjaciele, nie widziałem was tu wcześniej. Ta impreza jest zbyt... zbyt ludzi jest na tej imprezie, ludzi zbyt dużo jest. I niektórzy nie mieli tu być. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Okej, I could have a bite. But you didn't come to my house to hear me rambling. What can I do for you? Możemy coś od niego zjeść, albo się z nim napić. Nie no, spytajmy go o przepowiedni. O przepowiedni, tak? I may know something about that. Możliwe, że coś o tym wiem. To nie jest coś, o czym chcę rozmawiać w pośrodku imprezy. To poważna sprawa, bardzo poważna. Część informacji będzie bardzo wartościowa, prawda? I dziwnie się uśmiechał do nas, tak złowieszczo. Mogę ci powiedzieć coś na temat przepowiedni, ale w zamian za coś. Coś małego, nie bardzo się. Zaprosiłem cię do mojego domu, więc możesz zwrócić tą przysługę, prawda? Chcę, żebyś ugotowała mi najlepsze danie, jakie masz, jakie możesz. To, co robią przyjaciele do siebie, prawda? Proszę cię, pokaż mi trochę miłości, okej. Okay. Bring a tasty meal to Johnny. Johnny? Johnny. No dobra, musimy przynieść do niego super meal, czyli super posiłek. No na razie takiego posiłku nie mamy, także nie mam w ogóle cooking pota, żeby taki ugotować. Johnny będzie musiał sobie trochę kurwa posekać. No i dobrze, może i schudnie. Niech ona sobie też odpocznie i w ogóle wydamy jej punkty. Info, skillsy. Inteligencja? Możemy jej dać jeszcze punkty w inteligencję. Niech ma na 100%. Git. Dobra, i klikamy next. Nie wydałem punktów. A w sumie, kurwa, jak... Nie no, wydaje mi się, że jak nie wiem, w co wydawać punkty, to idziesz w inteligencję, nie? Bo to i tak się zrudzi. To mi się wydaje. Dobra, tu im survivalist. Every unity skill, progress 2. Każdy jakby utility skill. Każdy utility skill progresuje dwa razy faster. Dwa razy szybciej. Więc to znaczy utility. Utility skill to pewnie jest jakaś podkategoria skillsów, które on będzie sobie ulepszał dwa razy szybciej. W sensie, nie wiem jak to powiedzieć, kurwa, źle to gadam. Ja nie umiem trochę tłumaczyć rzeczy po polsku i po angielsku. Bardzo dużo pomijam, a jak już mówię, to gadam jak troglodyta. No nie wiem, bo ja niestety znam angielski tylko po angielsku. Jakby ja nie znam angielski po polsku. Ja na przykład znam angielski tylko z gier albo z filmów i tak dalej. Ja nigdy się nie uczyłem angielskiego praktycznie. Zawsze byłem do dupy w szkole. Więc jakby nie znam takiego angielskiego i potem przełożenia tego na polski, tylko ja wiem jak coś powiedzieć po angielsku. Ale właściwie to nie mam zielonego pojęcia, dlaczego się tak mówi, ale wiem, że tak powinno się powiedzieć. Ale nikt mnie nie nauczył dlaczego. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś rzecz. Mamy pile of bones. Stos kości. I możemy tutaj przeszukać ten stos kości. Dostaliśmy kolejną czachę. Ja nie wiem po co mi ta czacha, ale zgaduję te czachy w ogóle, bo mam ich mega dużo, ale pewnie ostatecznie po coś będą potrzebne. W ogóle użyjmy tutaj, żeby painkillersy, czyli tabletki przeciwbólowe, żeby tutaj naszego zioma uleczyć. I Bob i Jacob chyba mogą wracać do pracy, tak mi się wydaje. Nie mają już depresji, są zajebiście wypoczęci. I Jana też może wracać do pracy. Ale też nie, czemu ona ma taki mega słaby harvesting? A, bo jej inteligencję ulepszałem zamiast harvesting, tak? Jo, ja w ogóle harvestingu jej nie ulepszyłem. No i dobra, ale Andrew niech zbiera tutaj rzeczy. Ja też chyba możemy generalnie scavenging dodać. Dobra, dajmy jej scavenging. Może crafting by było warto jej dać. Knowledge, a co dalej knowledge? A i tu widzicie, jest ta podkategoria właśnie umiejętności. Stealth, crafting, exploring i scavenging. Czyli te rzeczy będzie dwa razy szybciej wbijał ten nasz zioma.
Może stealth? Nie wiem, kurwa. Może hunting z drugiej strony. A może fighting? A posprzątam później. Może się nie zabiję przy okazji o to, jak będę wychodził i nie będę nic widział. Ale to jest taki syf, widzowie. To jest syf syfów, to jest top 1, naprawdę. Nigdy takiego syfu nie było, ale musi tak być jeszcze przez chwilę. Potem będzie wszystko elegancko zrobione, widzowie. LEDy wszystko będzie. Takie ładniejsze, ładniejsze. I mikrofon nowy. Widzowie, czego tu nie będzie w ogóle? Dobra, klikamy next. Takie odcinki będą. A crafting! Alejandro! Słuchaj, craftuj rzeczy z Jurim. Jo, tak będzie lepiej. Your fire is about to die. Bardzo niedobrze, ty. Trzeba podtrzymać ogień. A, w ogóle zobaczmy stan tutaj tych wszystkich rzeczy. To należy ulepszyć. Fishing rod, no jeszcze spokojnie. Fruit basket wypadałoby tutaj dodać. Naprawić. Library spoko i workshop też spoko. Klikamy next, lecimy dalej. Spoko jest też to, że jak oni wykonują jakąś rzecz, to jakby automatycznie też się uczą tej rzeczy. Czyli tutaj fishing, tam crafting, to spoko. Ej, w ogóle ten dziadyga to ciągle jakieś dziwne rzeczy nosi na głowę. Raz kurwa krawat. Raz jakieś takie rogi jakby nosi. Co, wbija poziom? Wbija poziom, dobra. To możemy... A, ona jest zmęczona też. No to może się kimnąć, nie? Żaden problem w sumie. Dajmy jej w eksplorację oczywiście. Ona będzie zajmować się eksploracją. Niech sobie odpocznie. I wszystko, niech oni tutaj dalej robią. No co, widzowie, trudno, byłem z 7 minut wyciszony. Jest jak jest. Dużo was chyba nie ominęło jakoś bardzo. Spotkaliśmy grubego gościa i daliśmy mu posiłek. To wydaje mi się, że was ominęło. Nie wiem, może wam to pokażę. Klikimy next. Ognisko nam zostało. Możemy dodać do tego ogniska drewna, co właśnie zamierzam zrobić. Tutaj mamy nową rzecz. Cute animal, ok. Możemy to zabić przede wszystkim. Tak jest, hunting. Proszę mnie tutaj upolować zwierzaka jak najszybciej. Kurwa, nie udało się. A nie, chyba w sensie dostałem damage, ale jakby uda się upolować. Jo, udało się? Level 3, injury, fresh meat. Zajebiście, udało się. Taki słodziak był. Dobra, i teraz chyba możemy wrócić do tego zioma i dać mu kolejny... A, nie możemy mu dać kolejnego posiłku. On nie chce takich posiłków. I musimy znaleźć posiłek niedaleko dżungli. Czyli to bezpośrednio w dżungli musimy znaleźć jakiś posiłek. Dziwne. Pierwszy raz takie coś widzę. Nigdy nie znalazłem jakiegoś posiłku w dżungli, ale dobra. Dajmy tutaj ziomkowi fishing, wydaje mi się. Czemu by nie? Niech Alejandro zbiera rzeczy. Bo jeszcze nas niestety nie stać tutaj na wykonanie hunting boa. Bardzo bym chciał to wykonać, szczerze mówiąc. Naprawmy trochę biblioteczkę. Kurde, powoli się, szczerze mówiąc, nudzi mi to klikanie, ale to z tego względu, że już nagrywam generalnie, to dla was jest drugi odcinek, a dla mnie dzisiaj 8 albo 9, który nagrywam z rzędu. Że dla mnie to była długa przygoda dzisiaj. I strasznie mi już głowa boli i generalnie gardło i... W sumie to zaskakujące jest dla mnie, że jestem w stanie gadać przez tyle godzin jakieś rzeczy na odcinku. To jest niesamowite. Nigdy się nie spodziewałem, że osiągnę taki poziom skilla, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinku. Ja nie mówię, że jakby te odcinki są potwornie genialne, ale chodzi mi o to, że mimo tego, że to może się potencjalnie dla was wydawać niczym, że tam o coś tam se gada i siedzi i se gada, to naprawdę gadanie w takim stopniu, jak ja gadam teraz, i takie ciągłe podtrzymywanie tej rozmowy jest kurwa naprawdę naprawdę ciężkie, wierzcie mi. Yuri zajebiście gotuje. Yuri to jest szefito, nie? On powinien a nie wiem, on wszystko zajebiście robi. On chyba... Nie no, ale nie możemy Yuriego zostawić przy cooking pocie. Musimy jakąś samicę tam wysłać. Najlepiej, żeby ta laska poszła do cooking pota.
Bo Yuri jest zbyt cenny w każdej innej dziedzinie, nie? Yuri jest po prostu zbyt cenną postacią, żeby on tutaj spędzał czas gotując. On tu powinien skawędzować rzeczy. A w ogóle odkręciłeś mapę i tam nie poszedłem. Dobra, discussion, depression, jest git, tylko jedzenia nie ma za dużo, ale nie no. To jedzenie tak wolno nam leci tutaj. Jest w porządku. Raczej mamy to z palcem w D. Chyba, że zaraz przyjdzie zima na przykład. Też może tak być, że jakby tu się zmieni temperatura albo coś, nie? Przyjdzie jakieś nowe wyzwania w końcu. Kto wie. Dobra, dajmy tutaj jedzenie takie, tutaj takie, tutaj takie. Nie no, w sumie trochę powoli brakuje nam tego jedzenia. No, kurde, tak. Niby jest, ale trzeba o to mega zadbać w sumie. Każdy, cały czas musi być ktoś tutaj, będzie gotował to. Kurwa, no chciałbym, żeby to była ta samica, nie? Chciałbym, żeby ta Julia cały czas tutaj gotowała. Tylko ona ma tak fatalny ten cooking. No nie wiem, może coś ukminię z tego. Sklei, napluje, coś pomiesza. Może będzie git. No, wyłowcie sobie ryby, wyskawędzujcie. Yuri przede wszystkim na scavenging, bo to szef jest, kurczę. A może ta by jednak poszła tutaj, co? Cooking, lepsze ma te cooking. Ta może tak zrobimy. Chociaż nie no, bo ona miała też craftować rzeczy. Ta, ona będzie, ta będzie siedzieć cały czas przy kuchni. To jest jej robota. Tak, myślę sobie to podzielimy. Dobra, i niech ta Liana odpocznie. Dobra, git, next. Nie no, ty, zajebiście zrobiła Mile posiłki w sumie chyba. Może nie tyle co Yuri, ale chyba spoko i tak wyszło. Nie jest w ogóle stopni, bo czuję cały czas jak mi... Ja mam taką plamę potu pod stopami. 35. Normalnie jest plama potu pod stopami, nie? Cały czas tam leci po prostu pot mi z nóg. Nie wiem, czy chcieliście takie szczegóły. Tutaj jest jakaś statuetka, możemy się napić wody. Nie mam zielonego pojęcia, co daje. To, ale wydaje mi się, że może uleczyć nam injury. Może tak być. Dobra, Yuri. Yuri to jest największy drzew. On wszystkiego musi tu spróbować. Dziwne coś leci z tego, z bana. Yuri jest pierwszy, który przyjdzie i spróbuje. You drink a good deal of water, you feel a strong feeling in whole body. A, injury nam zmniejsza. Dobrze mówiłem. I fatigue, i sickness. I depression. O kurwa. Zajebiste. Dobra, będę pamiętał. I... Peel of seaweed. Eat some? Serge. Przeszukajmy. No i to zrobi Julia. Albo Yuri. No pewnie, że Yuri zrobi. Dostanie ciosa. A, nie, nie, nawet nie dostanie. Fish bait. Okej, to wszystko. Wyłącznie fish bait. Ale możemy użyć tego fish baita na tego naszego zioma tu. Kurwa, w ogóle mam tyle przedmiotów. Trzeba przecież poużywać wszystko. Fatigue, medicine, tego, sickness. I ociekryńca. Cooking to daje w ogóle. Spices. Dobra, dajmy tej lasce. Use item, spices, use. Daje cooking. Ona ma cały czas gotować i mam wywalone w to. Jej Alice, czyli dajmy exploration plus 5 jeszcze. No i co? I next chyba. Chociaż Alejandro jest trochę zmęczony. Ile mamy drewna? 35. A potrzebujemy 30, ile się nie myje, prawda? Prawda. To teraz ropsy, 20 ropsów. Dobra, zaznaczam. Tutaj nikt nie potrzebuje odpoczynku, nikt nie potrzebuje odpoczynku. No i ty możesz zbierać owoce. Ile mam wody? Wystarczająco. Iść tutaj czytać książki. I podsyłać jakieś genialne pomysły, co jak zrobić trzeba. Wynajdować, co tu możemy jeszcze wykminić. Cooking plus 1, tasty meal. No kurde, no zajebiście gotuje, nie wiem czym się różni. Wydaje mi się, że Yuri po prostu lepszej jakości posiłki robił. Ale i tak jest zajebiście, jak ona tam siedzi. Tak, już mam cooking po to, zwycięstwo fest. Scavenging rope. Beach 4,5.
4,5 bitches. Dobra, skipujemy to. Jano Opinion, Hunger. Troszeczkę wzrósł, ale myślę, że szybko zaspokoimy tutaj potrzeby głodowe posiłeczkiem jakimś. Nie no, jest petarda. Zajebiście. Fez jest dobra, to najlepszy runik na świecie jest, nechcik. Myślę, że teraz to będzie strasznie powtarzalne. Chociaż może musimy, chociaż mushroom cycle. O, możemy zjeść jakieś mushroomsy, nie no, pozbierajmy. No, lecz jest potrzebna wiedza. Jak to zrobi Jacob w takim razie? On mi wygląda na takiego, co się na takich grzybkach zna, no. You pick the mushrooms that you think are... Nie wiem, but it's hard to tell the path. Okej. Zebraliśmy szczęśliwe grzybki i mil. Posiłki. Dobra, i ciuchy tu też są. Możemy zebrać fabric, albo take the clothes for yourself, albo zebrać po prostu dla siebie ciuchy. Weźmy dla siebie, nie wiem co to zmieni, może wygląd postaci. Zebraliśmy ciuchy, a zboostowało to trochę morale. No dobra, chyba wszystkim zboostowało te morale swoją drogą. Dobra, chodź Alejandro, trzeba tutaj wydobywać liny. Tutaj naprawimy library. Library. A i fishing trzeba naprawić. Ile ma procent ten fishing? 70% tylko? Nie no, to trzeba koniecznie. No i to też trzeba naprawić, 81. Dobra, i nexik. No i taki powtarzalny ten gameplay w miarę. Ale mega się przyjemnie gra, serio. Ja mam tak, że jak się na coś zajawię, to potrafię tydzień po prostu zniknąć. Jeżeli to nie musi być gra, to może być cokolwiek, to może być sport, to może być praca, cokolwiek. Naprawdę, jeżeli się już zajawię, to jakby nie ma mnie. Nie ma mnie, nie? Skupiam się tylko i wyłącznie na jednym. To jest niestety problem duży, bo ja nie potrafię tak sobie tego podzielić wszystkiego w życiu. Zawsze się skupiam tylko na jednym, a potem kolejna rzecz i potem kolejna, ale za to jestem całkiem dobry w tym, co zazwyczaj robię. Co my chcemy wydać do tej na tą postać? Medycyna. Co ona robi? Ona miała się chyba zajmować craftingiem, mi się wydaje. A to jest w ogóle construction. Będziemy tu jakieś budynki stawiać? Nie wiem, na razie dajmy crafting jej. Czemu by nie? Może się będzie zajmować craftowaniem rzeczy. No ale niech teraz w sumie przeszukuje ten. Dobra, ten ma depresję wysokie, a niech sobie może pogadają razem. Dziadiga. Bob. No i jej oczywiście dajemy. O, 15 skillsów dostajemy za poziom inteligencji setny. Kurde, to się fest opłaca w ogóle tylko inteligencję na początku pizgać, szczerze. No, fest się opłaca po prostu w inteligencji iść chyba. W każdą postacią mi się wydaje. Ale z drugiej strony nie wiem. Na tym normalnym poziomie to ciężko jest mega to zbalansować, więc w sumie to nie wiem. Na pewno na tym by się opłacało w inteligencji, gdybyśmy już byli takimi kochsami. Ale w sumie jesteśmy i tak kochsami. Dobra, cooking. Pyk. No i next. I myślę, że tutaj sobie zakończymy na 20 dniu. Chociaż nie, dobra, zobaczmy jeszcze co jest z library. Co jest za następna rzecz, którą możemy zrobić. Jeszcze kurwa tej nie zrobiliśmy, co już wynaleźliśmy, czyli łuku. Ale już będę rozkminiał. Tick skin, injury increase lower, spoko. Jeszcze nie zrobiliśmy łuku, ale już rozkminiam co tu będzie następne. Ale może coś fajnego, jeszcze nie widziałem tego, co gierka dla nas przygotowała. Jaką następną rzecz, więc jeszcze jeden dzień sobie walniemy. Skipujemy. Dobra, tylko głód nam troszeczkę wzrósł, ale nie dużo, także myślę, że tym głównym w sumie sobie to naprawimy. Tymi małymi posiłkami. Dobra, tu coś takiego, dobra, cacy. Next. No i do ognia trzeba dorzucić.
Chyba generalnie tym więcej oknia, tym lepiej mi idzie rozmowa. Ale tego też nie jestem pewien, tak jak mówiłem. Tak mi się wydaje, że więcej in depression spada, ale w sumie nie wiem. Ktoś tu jest zmęczony? Niekoniecznie. Dobra, wiesz co? Weź chodź, Jacob, żebyśmy tu na pewno ten research teraz wykonali, bo ja bym chciał zobaczyć, co to jest. I odkryliśmy jakieś nowe miejsca, Wooden Crate. Niech idzie Yuri oczywiście. Yuri zawsze dostanie ciosa, praktycznie. I zawsze przyniesie jakieś zajebiste rzeczy z tej skrzyni. Cup of coffee, spices, chocolate boxy. Yuri to szef. Nawet dwa ciosy dostanę. Dobra. Woods plus 6, nice, strange plus 1, kiduło. Jeszcze z jedna miejscowa rentka. Możemy to zepsuć, albo usiąść na niej. To nas zmniejszy fatigue, ciekawe. A spróbujmy usiąść. Okej, mega nam depression i fatigue ściąga. Ale injury nam daje. Dobra, to niszczę to w takim razie. W pizdu z tym, Yuri. Proszę mi to natychmiastowo rozdupcyć. Art is useless in this... sztuka jest... bez sensu. Bez znaczenia. Piliśmy jakieś narzędzia i zaczęliśmy uderzać w statuę. O, kamienie! To OP akurat się opłacało. To przy okazji cooking pod naprawie. Dobra, i co my jeszcze potrzebujemy? 8 kamieni. No i prawie ropsy mamy zebrane. Także zaraz będziemy mieli łuk. Yuri oczywiście dostaje w skillsach scavenging. Generalnie to inteligencję powinniśmy mu podnosić, ale... kij w to. No i klikamy next i powinniśmy... no fishing mini the... czyli już nie ma co gotować generalnie. Nie ma ryb. Dobra, to niech przeszukuje w takim razie ten... wyspę. Pokaż, co jest następna rzecz, jaka jest następna rzecz i kończymy. Food rots overnight. We find a way to transform... że nam się jedzenie psuje, ale znaleźliśmy sposób na to, jak sprawić, by się nie psuło. I tutaj jest suszarnia do mięsa. Okej, czyli to jest następna rzecz, którą jesteśmy w stanie wykonać. Spoko, no wydaje mi się, że jak już zrobimy suszarnię, to będziemy nieśmiertelni. Że nic się tutaj złego nie wydarzy. Spoko, każdy przeżył, jest dobrze. W przeciwieństwie do moich poprzednich runów. Chodźmy jeszcze na tej mapie do tego wykrzyknika. No chodźmy, zwierzmy, co tu jest w tym floating chest. I zakończymy sobie. Ja już się z wami pożegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić lajka i przede wszystkim wpaść na mój drugi kanał. Zbierzmy też drewno z tego. Niech to zbierze klasycznie Yuri. No i co? Mi się podoba gierka, fajne jest. Nie wiem, jaka jest do oglądania, tak szczerze mówiąc. Ale mam nadzieję, że ktoś to, kto to ogląda, równie dobrze się bawi co ja. To jest chyba dobra gra do grania i niekoniecznie do oglądania, aczkolwiek no, tak jak mówię, nie mam tej drugiej perspektywy, bo nigdy nie oglądałem, jak ktoś grał w tą grę. Więc jakby nie, ciężko mi jest powiedzieć. Ale wydaje mi się, że cały czas gadam na tych odcinkach i że jakby jest to całkiem entertaining. No i można poświęcić chyba te 40 minut, żeby sobie zobaczyć codziennie. Dobra, siema widzowie, idę grać dalej, tylko nagrywać następny odcinek. Siemalski.